włożyły papierek lakmusowy, żeby sprawdzić, czy ten rząd w ogóle jest gotowy i skłonny rozmawiać z przedstawicielami ludzi pracy. Rządzenie to nie tylko uśmiechy, to nie tylko miłość na ustach, ale roztropność, otwartość, skłonność do dialogu i do tego słowa, które praktycznie jest obce dla tworu, kompromisu. I myślę, że dopiero wymuszenie tego typu postawy skłoni rządzącą koalicję do postawy takiej, jaką należy oczekiwać od władzy w państwie demokratycznym. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, ale myślę, że nareszcie będzie okazja zobaczyć w trudnym, rzeczywistym działaniu, a nie w PR-ze, w propagandzie i w tej telewizyjnej miłej atmosferze. Bo problemy są rzeczywiste. To nie są łatwe problemy. Każda władza miała trudności, ale obecny rząd w szczególności uchyla się od rozmów, od dialogu, od kompromisu. Tak było z ustawą medialną, tak było z ustawą zdrowotną i tak jest z ustawami emerytalnymi, w tym emerytury pomostowe. A więc wstrzymajmy oddech i poczekajmy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że dojdzie do kompromisu, bo tego potrzebuje Polska, bo tego potrzebują ludzie pracy.